Jeszcze parę ujęć akurat sobie złapiemy. I tak nie mam dużo. Mówię, co gdzie dzisiaj przeszedłem, to nie w drugą stronę jechali, nie mogłem nic ciekawego dograć, ale cień zajebisty jest. No i piękne kolorki teraz. Uwielbiam nagrywać wieczorem zawsze. O kurwa, jaki cień. Tego jeszcze nie było, żeby kamera nagrywała kamerę. No to jeszcze trochę zostało, nie dużo, ale trochę zostało. Halo, halo Franku, jak mnie słychać? Dobrze. O, czekaj. Możesz jechać. No. Takie wiejskie GoPro. No, super glup. Szkoda by było. Mam trochę, nie? Nie, dzięki. Jeszcze trochę im zostało. Ale piękne słońce. Lecimy tutaj do Krzysia, złapiemy. O, jeszcze trochę poubijać muszą. No to jak tłuką od 8, mamy godzinę pewnie 8. No coś w tych granicach gdzieś. To ładne 12 godzin jest. Tym trochę ugniecie, wiadomo, waga ciągnika. Tamte ciągniki tak bardziej to rozciągnięcie tej kiszonki. Kurwa, nie nadążam. No ładne ujęcie się udało, ładne, ładne. Nie pogardzę nim na pewno w filmie. I teraz tak. Dwie wsi obok jest gdzieś. No mniej więcej tak. Tam już patrzcie, tam poprzednik jechał, to dopiero tam doszło. No a tam dopiero jedzie, o. Zuma jakby GoPro miała, to i by się człowiek pobawił tym bardziej, ale nie byłoby jak to robić, jedynie na telefonie. O, czekajcie, może wam przybliżę, będzie jeszcze widać. Tam się kurzy. Czekajcie, bo orientacja na zoomie. O, tam są budynki, to jak tam jest akurat droga. O, to tam są pola. Tam będzie z 6 było? Było. Jak przyjechałem, ze 4 nagrałem. No i później poleciało trochę vloga, bo już mówię, nie było sensu, bo tak było porozcinane kilka kawałków i tak jeździli, co trochę gdzie idzie. Umiarkowanie! Ale mój cień rzuca, ja cię kręcę.
tym ujęciem też nie pogardzę. Param pam pam. Ale zimny wiatr się zerwał. Idę zaraz palto jakieś założyć. O! Nie wiem, czy to słyszycie, ale sieczkarnia wyje. I no wiatr teraz niesie tylko. O, tu się ciekawie robi, ciekawie. Tu będzie dobre ujęcie na przycięcie. Pewnie nie zjedzie. Nie, zjedzie. Złapałem. To co miałem złapać, złapałem. O, proszę bardzo, jakie tutaj... Aj, szkoda, myślałem, że równo wjadą. No, jak sami widzicie, za jednym razem udało mi się nagrać dwa ujęcia, które mogą się przydać w jakichś takich fajnych momentach w filmie. Lecimy trochę na pryzmę i będziemy kończyć powoli tego vloga, bo nie wiem, ile to tam minut wyjdzie. Jeszcze chciałbym właśnie sieczkarni z chłopakami, ale to mówię, muszę mieć więcej czasu. Dzisiaj nie wiedziałem, na co się zdecydować, czy trochę tu, ale mówię, akurat wrócę, to nagram sobie vloga z pryzmy, bo pryzmy naprawdę wyszły całkiem ciekawie. I też nagram sobie, mówię, o, jak widzimy, jedzie już kornik z kronką. I nagram sobie akurat ujęcia z pryzmy, bo mówię, nie będę już Marcela tracił czasu, tylko właśnie wtedy będę skupiał się bardziej na sieczkarni. O, tak, Picabello! Pomrygane. Krzysiu jeszcze wjeżdża. Nie wiem, co ja mam teraz robić. I no, trzy kejsy będą? Oj, Jarku, uważaj. No bawią się chłopaki, bawią się. Idziemy stąd, bo ja złapię je wszystkie. Naprawdę. Cieszę się, że mogę takie akcje nagrywać. O kurwa. To ujęcie powinno być the best. O, Piotrek trąbił. Pewnie ma pełny któryś. Nie wiem, czy dobrze jest ustawiona kamerka i to widzicie, ale zajebiście to wygląda. Teraz by mogli światłami mrugnąć jeszcze wszyscy. No i pięknie. Muszę dobrze ustawić w pionie. Słuchaj, nie wiem. Trochę musimy skręcić ją. Nie wiem, nie powiem. Tak. Czekaj, dobre ujęcie mi się szykuje. Dawaj, Manie. Wierzę w ciebie. Najważniejsze to mieć pomysł.
wiecie. Dobry moment. O, właśnie o taki mi chodziło. O, idealnie go, jak go kat złapał. Boję się teraz, że ruszę, to będzie drgało. O, przykopał troszeczkę. A? Jak to jest, jak się na pędu nie ma. Jak zwalił, jaką kupę uwalił. No będziesz miał co robić, ty. Ja? No. Mnie to plecy bolą, ja odpuszczę. Jak stary. Czekaj, a mi tu powinno wyzoomować fajnie. Halo, halo? Ile im tam jeszcze zostało, wiesz? Nie wiesz? Nie wiem, czekaj. Profesjonal. A ty cały czas vloga kręcisz? Jo. Widzisz, za jednym sposobem mogę i vloga nagrać. I trochę, a co ty tam, masz chusteczki? Po co ci chusteczki? Przecież lato jest, chory nie jesteś. Tak, wcale. Kurwa, słońce mi zachodzi. Ale jeszcze jeden zestaw złapię, jak będzie zapieprzał tam, bo się fajnie kurzy z tego. Trochę wysoko. Trochę wysoko jest. No tamta pryzma u was wyszła? Chociaż połowę takiej? Nie. Taka dotąd? O panie, tylko pierdzi dupa. A to już jest 4 hektarów. No wiem, żartuję. Ta co teraz będzie, nie? To będzie dopiero pierdzi. Będzie coś takiego? No. Jak jedna taka, nie? Myślę, że nawet i dłuższa będzie. Co w tym tam za stodołą będziecie? No ja. A! Ryczy. Nie chcę mi się już dlatego tu nie. Ale zimno, nie? No. Masakra, jakaś kurwa, aż mam gęsią skórkę, sami zobaczcie, jakiś taki kurwa dziwny powiew wiatru. No co ty przyjechałeś do rolnika? Nie, ja mam w samochodzie wszystko. Prawo, na lewo, w górę i w dół. Na lewo, na prawo. Teraz tak. Ty powiem ci, że jak za dużo, to i nie wiadomo za co się wziąć. Teraz tak, wystawię strony kamery, jest tak, lej suba. Lajka też możesz jednąć. O, leci następny. O kurde, tam nie złapałem. Oj, prawie się dwa by spotkały. Fajnie by to wyglądało. Najpiękniejsze kolory, taka godzina. Uwielbiam na tej godzinie nagrywać. 12 to jest totalna porażka. Nic, ale to nic nie widać. Słońce jest wtedy u góry. No a wiadomo, chyba że se dronem ktoś nagrywa, to można i o 12. Wiecie co? A chuj tam, zaryzykuję. Może być fajne ujęcie z tego, ale będzie trochę się kurzyło. No to mrygnięcie było zajebiste. Naprawdę, co roku, o, ma fajne nogi, naprawdę, super. Co roku dostajemy naprawdę ogarniętych kierowców i spokojnie można nagrać ciekawe filmy. A się zmachałem. Dobra, idziemy w stronę słońca. Pam, pam, pararam, pam, pam. Jeszcze mam pomysł na jedno ujęcie.
Celinio musi wjechać. Chciałbym sam cień ciągnika załapać. Chyba wiecie nawet, o co mi już chodzi. O, pięknie to wygląda. Jeszcze nawet jednego złapiemy, czekajcie. Nie udało mi się. Oj, ciężko. Chyba się trochę przydusił. A, bo rozsypuje na dwie części już. Ram, pam, pam, pam. Patrzcie, co się dzieje, co się dzieje. Ale pięknie pachnie. Teraz tak pobiało, bo świeżą kiszonkę gnieli i tak fajnie przewracał ją. A wiatr jest w moją stronę. Ja pierdzielę, idę po bluzę i zaraz spadamy. Jestem tylko ciekawy właśnie, ile pryzmy wyjdzie. Także co ja wam, kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. Ten vlog będzie pewnie przekurwiście długi i mało pewnie kto go wytrzyma, ale jak wytrzyma, to mam nadzieję, że wam się podobało. Troszeczkę sobie popatrzyliście. A jak to sobie zawsze z kamerą lubię pobiegać. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego vloga. Do filmu z kiszonki. Na razie, trzymajcie się, cześć! Mrygnij! Na koniec. Dzięki, na razie.